Ramówka jest już zamknięta. Prawie wszystkie taśmy są już podstawione w wideotece. Robimy ostatnie przeglądy emisyjne i właściwie w tej chwili koncentrujemy się na przygotowaniu oprawy zwiastunów i wypełnieniu pozostałych wakatów. Studia nie będzie, przynajmniej w pierwszym okresie, ze względów po prostu finansowych. Natomiast jeśli chodzi o reklamy, na pewno do końca lutego nie będzie w tym kanale żadnych reklam. Od 1 marca będziemy się je systematycznie starali wprowadzać. Produkcja musi ruszyć, dlatego że mamy tak zapisane w ustawie, że musimy mieć nową produkcję, dosyć znaczny procent premier. W związku z tym produkcja ruszy. Myślę, że już od kwietnia powinniśmy poszerzyć ofertę naszych programów, przede wszystkim o magazyn dla rodziców, dlatego że my jesteśmy stacją, która będzie nadawała dla dzieci w wieku 3-12, ale również będziemy nadawali dla dorosłych, czyli dla opiekunów i rodziców w paśmie wieczornym po 21. I przede wszystkim widzę już ogromne zapotrzebowanie właśnie rodziców i opiekunów na magazyn poradnikowy dla nich właśnie. Oferta pierwszych 6 tygodni będzie opierała się przede wszystkim na archiwach. Będzie opierała się na archiwalnych programach Telewizji Polskiej, takich jak Mama i ja, Domowe Przedszkole, Zygzaki, Wirtulandia, Jedyneczka, Budzik. No, wszystkie te tytuły, które pokolenie dzisiejszych rodziców doskonale zna. Ale też na filmach animowanych, przez niektórych nazywane są te filmy kultowymi, czyli takie tytuły jak Bolek i Lolek, Koziołek Matołek, Miś Uszatek, ale będą też nowe rzeczy jak Miś Fantazy i też będą animacje zagraniczne, czyli oczywiście Smurfy, które znamy z programu pierwszego telewizji publicznej. Będzie też Pszczółka Maja i jesteśmy w trakcie zakupu nowych licencji. Jak je sfinalizujemy, to poinformuję Państwa, jakie to będą tytuły. Zapewniam, że atrakcyjne.